Port Gibson na południe od Rochester to cicha, rolnicza miejscowość. W latach 40. XIX wieku była tu farma Hirama Edsona, gdzie odbyło się wiele ważnych spotkań, gdzie dokonały się ważne zmiany. Nasz szlak pamięci będzie dziś przebiegać w tej spokojnej okolicy. Po 22 października 1844 roku wierzący doznali wielkiego rozczarowania. Ich nadzieje i marzenia obróciły się w pył. Nie inaczej było z Hiramem Edsonem. Był zdezorientowany, wszak Jezus nie przyszedł pomimo poprawności wyliczeń. Jak to pogodzić? Czyżby źle obliczono datę? Edson uważał, że wyliczenia oparto na solidnych podstawach. Czyżby więc pomylono wydarzenia? Najwyraźniej tak, bo przecież Jezus nie przyszedł. Ale na czym dokładnie polegał błąd? Idąc któregoś razu przez pole kukurydzy, doznał olśnienia. Millerici tak skupiali się na przypowieści o 10 pannach z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, która wydawała się pasować do wydarzeń z roku 1844, że pominęli inną przypowieść o weselu z 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. U Łukasza czytamy, że trzeba czekać, aż Pan powróci z wesela. Zrozumiał też, że w 7 rozdziale Księgi Daniela Syn Człowieczy przychodzi do sędziwego, a nie na ziemię. To było jak olśnienie. Później przestudiował tę kwestię z doktorem Franklinem Hannem i Crozierem, którzy tylko potwierdzili jego przemyślenia. Zrozumieli, że w proroctwie o 2300 wieczorach i porankach z Księgi Daniela z 8 rozdziału Jezus nie miał wrócić na ziemię, lecz przejść z miejsca świętego do najświętszego niebiańskiej świątyni, rozpoczynając w ten sposób sąd śledczy. To Owen Russell Loomis Crozier był autorem pierwszego numeru pisma The Day Dawn z marca 1845 roku, w którym wyjaśniono powód odwlekania się powrotu Jezusa przy jednoczesnym zachowaniu historycznego proroctw z 8 i 9 rozdziału Księgi Daniela. Stodoła Hirama Edsona jest też miejscem, gdzie pod koniec 1846 roku kapitan Joseph Bates podzielił się prawdą o sobocie. Hiram Edson, czytając jego opracowania, aż podskoczył: bracie Bates, to światło i prawda. Świętym dniem jest sobota, w pełni się z tobą zgadzam. Crozier i Hahn też uznali świętość soboty. Tak oto wierzący z zachodniej części stanu Nowy Jork, którzy rozumieli kwestię świątyni, połączyli się z wierzącymi w Nowej Anglii, którzy nauczali o sobocie. Farmę tę uważa się z tego powodu za miejsce narodzin teologii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Tu właśnie ożeniono dwa filary, sobotę i świątynię. Połączenie tych dwóch nauk stanowi o wyjątkowości tego ruchu. Sobotę uznano nie tylko za pamiątkę stworzenia i część dekalogu, ale patrzono też na nią w świetle świątyni i wydarzeń czasów końca. Z czasem Hiram Edson i inni adwentyści ujrzeli, że ich doświadczenie z października 1844 roku zostało przez Biblię przepowiedziane, a samo rozczarowanie było kolejnym dowodem Bożego prowadzenia. W 10 rozdziale Księgi Apokalipsy czytamy, że ich doświadczenie miało być w ustach słodkie, a w żołądku gorzkie, i to jeszcze jak gorzkie. Ostatni werset 10 rozdziału poucza nie tylko ich, ale i nas. Musisz znowu prorokować. Obyśmy wzięli sobie do serca owo pouczenie głoszenia wyjątkowego poselstwa Bożego wszędzie, gdzie Pan nas pośle.